Cały salon zawalony. Przyjechały. Mamo, chodź, chodź, chodź. A gdzie mnie zaprowadzisz? Co chcesz mi pokazać? Co to jest, mamo? Pokaż. Co to jest? Tam są nasze szafki do kuchni i do łazienki. Chyba nie, nie ma tutaj, wszędzie jest napisane, że to są... Jutro przyjedzie? Jutro? No może jutro przyjedzie. A tam to do imitacie. Gniazdko na telewizor? Aha, jest, mamo. Do imitacie dziurę. Taką dziurę zrobili. A daję o ten telewizor. Mamo, daję pudełku ten telewizor. Nie ma w pudełku telewizora. Telewizor jest w naszym domu i przeniesiemy go. Który... O ten nowy? Na razie ten stary? Tak, Kasia, a widziałaś tak duży... Nie, 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 nowy. Nowy. Idź powiedz to tacie, że chcesz nowy telewizor. Tato, nowy telewizor. Ale ten ci nie podoba się? Czy już go nie chcesz oglądać nigdy? Dobrze, to dzisiaj tatuś sam będzie bajki oglądał z Hanią na tym starym telewizorze. A ja to mam nowy. Ale nie ma na razie nowego, starciusia. Podnosisz mnie? I trzeba nie podniesiesz mnie. O, to jechać autem do nowy jeszcze ja. Po nowy telewizor autem trzeba pojechać? Aha. Ale najpierw musimy kupić kanapę. Mama powiedziała, najpierw kanapa. Ja chciałam dzisiaj kupić kanapę. Lamele. Okazuje się, że ten prysznic wcale taki zły nie jest. Że nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie na początku. Na początku ten prysznic bardzo mi się nie podobał. Nie podobały mi się kafelki, ani te u góry. Przede wszystkim ja chciałam mieć biały, jasny prysznic i w ogóle białą łazienkę. A tu wyszło jak wyszło w tym pakiecie i szczerze powiedziawszy, ten wzór, który miał być położony poziomo, to jest naprawdę bardzo fajna odmiana i mam poczucie, że to naprawdę wygląda ciekawie i nie spodziewałam się tak miłego efektu. Autentycznie nazywam to moimi łazienkowymi lamelami i bardzo, bardzo się z nich cieszę. Do tego przyjdzie tutaj szyba z takimi czarnymi, a właściwie to takimi ciemnobrązowymi obramowaniami. I tutaj będzie jeszcze bateria i bateria też będzie w brązie. Także takie będą połączenia. Natomiast tutaj powinny pojawić się szafki, które już są tam na dole i one powinny być z uchwytami złotymi, a krany są cały czas w takim czarnym brązie. Wydawało się, że to do siebie pasuje, jak patrzyliśmy wcześniej. Czy tak jest, to się okaże. O, cudowna informacja. Open! Otworzyć tą ścianę! Właśnie tak! A dlaczego otworzyć tą ścianę? Bo tu nie miało być ściany, maluszku. Tu miała być taka balustrada, tak jak o tutaj mamy, wiesz? Widzisz tą balustradę? To tutaj też tak miało być. Hej, Oleczku! Stefan, tak?
Podoba mi się ten nasz domek, a tobie? W ogóle nie zwracasz na mnie uwagi. A mnie? Tobie się nie podoba? No chyba żartujesz, Stefan. Okej, okay, a babie biały, dlatego domek jest biały. Jak ty będziesz sam, to wtedy nie? Byłaś w tych najciemniejszych pokojach naszych. W tamtym jeszcze nie byłam właśnie. W tym, no tamto akurat to mi się nie podoba. To jest jedyny pokój, który mi się nie podoba i który uważam, że jest super ciemny. Idziesz, Stefanku, dzisiaj pokazać pieskowi? Tak? Ekstra, powolutku. Ja też, zobaczę kuchnię. Zobaczę też kuchnię. Mamo, tutaj było wcześniej błoto. Dzień dobry, mamy wielki dzień. Bo nawet już nam postawiły szafki i kuchnię. Mamy kuchnię w środku, widzieliśmy ją już na zdjęciu. Idziemy ją zobaczyć na żywo, jak ona wygląda, co tam się wydarzyło. Oczywiście wiemy, jak powinna wyglądać, ale jak jest w rzeczywistości, no to przekonamy się. Wielki dzień! I... wow, wow, wow! Ależ tu się dzieje! Przyjrzyjmy się temu, co tutaj jest. Ach, chyba muszę wyłączyć kamerę, żeby najpierw podotykać to wszystko, posprawdzać. Nie tylko patrzeć w monitor tutaj, co wy widzicie. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko... Chcę to poczuć. Wow. Będziemy mieli prawdziwą kuchnię. Naszą. Własną, nie wynajmowaną. My wynajmujemy mieszkania, domy, w sumie pierwszy dom w naszym życiu, od jejkuś 14 lat. A ja to już w ogóle mam historię taką, że wyprowadziłam się z domu w wieku 16 lat. Wtedy zamieszkałam w internacie i od tamtego momentu nigdy nie miałam takiego swojego miejsca, takiego prawdziwie mojego własnego domu, oprócz tego rodzinnego. Także to jest naprawdę wielka chwila w naszym życiu. Ten dom, te wszystkie nowości. Wow, ależ się dzieje. Wow. Jest, są systemy wolnego zamykania się. No dobrze, to teraz pokażę wam jeszcze kawałek kuchni, już tak bardziej na spokojnie, bo ostatnio było dużo emocji. Tak jak widzicie, wybraliśmy sobie inny odcień wyspy. To akurat na to mieliśmy wpływ. Mogliśmy zostawić wyspę w odcieniu takiej szarości.
Chociaż nawet nie do końca pamiętam, czy to by na pewno tak było. Czy to nie było tak, że tutaj był po prostu biały słupek i jakieś wykończenia takie karton gipsowe, a my zdecydowaliśmy się zabudować tą część wyspy drewnem. Tak wybraliśmy. I tutaj po tej stronie są szafki, które są w odcieniu takiej szarości. Nie wiem, na ile to dobrze widać na filmie, jaka jest różnica między białym a szarym, bo wydaje mi się, że na kamerze ta różnica jest dużo mniejsza niż w rzeczywistości. Czuję trochę niedosyt, że to nie są białe szafki, ale przyznaję też, że te wyglądają bardzo elegancko. Mogliśmy wybrać sobie wzór szafek, czyli w jaki sposób one są żłobione. Tutaj wybraliśmy taką minimalistyczną, bardzo prostą formę, bo takie nam się najbardziej podobały. I mogliśmy też wybrać sobie uchwyty, które pojawią się w szafkach. Kolejna decyzja, na którą mieliśmy wpływ, to to, w jaki sposób ta kuchnia będzie wykonana. Czyli czy będzie ona poprowadzona do samej góry, czy będzie miała szafki do połowy. No i tym oto sposobem powstała taka kuchnia krucza. Tak jak widzicie, czekamy jeszcze na piekarnik i mikrofale. One się pojawią w tym miejscu. W tym miejscu pojawi się lodówka. Na środku będzie zlew, a tam z tyłu będzie płyta gazowa i okap nad nią. W polskich nowoczesnych kuchniach już od pewnego czasu jest trend, żeby zamiast szafek robić szuflady. I ja, szczerze powiedziawszy, mocno ubolewałam nad faktem, że tych szuflad będziemy mieli niewiele, bo nie mieliśmy szansy wybrać, tak zaprojektować naszej kuchni. My tych szuflad mamy dwie, pokażę wam je tutaj. To jest jedna szuflada. I tutaj mamy drugą szufladę, także coś się udało wyszarpać. Natomiast w przypadku tej szafki tutaj zostały zainstalowane takie dodatkowe wspomagacze. Czyli z jednej strony niby nie mamy oficjalnie szuflady, ale tak naprawdę szafka jest cała wyjeżdżająca, więc będzie można dość łatwo dostać się do samego końca tego, co na niej umieścimy. I jeszcze jeżeli chodzi o organizację, to tutaj pojawiły się wysuwane kosze, które po prostu na pewno będą jednym z moich ulubionych kuchennych gadżetów, bo krojąc sobie tutaj wszystko, będę mogła od razu bezpośrednio wrzucać to do kosza. Także na pewno jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i coś, co już do czego wzdychałam, szczerze powiedziawszy. No i jeżeli chodzi o szuflady, no to oczywiście jest też więcej takich szuflad, które po prostu są na samej górze, przy samej górze. Mamy ich tutaj cztery w rzędzie. Jest jedna taka solidna, duża. Nie jestem w stanie akurat jej pokazać. Podobnie jest też tutaj. Tak jak wspomniałam, mogliśmy też wybrać uchwyty. My zdecydowaliśmy się na takie trochę miedziane, złote. Może bardziej złote nawet niż miedziane. Też w takiej bardzo prostej formie, kanciastej. Te złote dodatki chcielibyśmy zachować w naszej przestrzeni jako jeden z elementów, który będzie się pojawiał jeszcze w innych miejscach. Tutaj mogę wam zrobić jeszcze mały podgląd na to, na co czekamy. Otóż to jest ta część, którą my wybraliśmy, czyli nasze płytki łazienkowe, nasze szafki, które już zostały tutaj zainstalowane, nasz dywan, tutaj jest on zaznaczony właśnie na czerwono. Na górze będziemy niestety musieli mieć karpety, wykładziny. I tu jest jeszcze pokazany rodzaj płytek, który przyjdzie tutaj z tyłu w kuchni. No i tego jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo szczerze powiedziawszy, o ile bardzo lubię jodełkę, o tyle trochę się boję, że to będzie za ciemne, bo jest tutaj dużo takich ciemnych elementów,
No i nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądało, czy to będzie faktycznie to, czego oczekujemy. Zobaczymy. Zapomniałabym Wam pokazać, że wraz z płytkami i z szafkami, które się pojawiły w kuchni, pojawiły się też szafki na dole. Co ja mówię? W łazience. To jest łazienka naszych dzieci. Tak jak widzicie, jest tutaj podział na dwa zlewy. Tutaj będzie jeden, tu obok będzie drugi. I wygląda to wykończenie dokładnie tak samo, jak to, które mamy w kuchni. Jeżeli chodzi o szuflady, to są one oczywiście takie maleńkie. O, zapomniałam też dodać, że to, z czego się bardzo cieszymy, to fakt, że szuflady są zrobione z drewna, a nie ze sklejki, tak jak w przypadku naszego domu na wynajem. Tam wszystkie meble zrobione są ze sklejki, a tutaj faktycznie mamy drewno, więc to jest rewelacja. Zupełnie inna jakość. I to naprawdę się czuje i widzi. Może te szuflady nie są jakieś super pojemne, ale szczerze powiedziawszy, to nie ma się co tym przejmować, bo tutaj jest obok szafa, jeszcze taka łazienkowa, także tego miejsca i tych schowków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oczywiście podobnie wydarzyło się w łazience naszej, czyli mojej i mojego męża. Tam też mamy już. O, tutaj w pralni, nie wiem, czy też Wam pokazywałam wcześniej, pojawiły się płytki. Także, no, szału tutaj może nie ma. One są takie, jak widzicie, wyglądają jakby były trochę przybrudzone. Dobrze to i źle, bo z jednej strony wyglądają, ja mam wrażenie, że no, nie będzie na nich znać brudu, a z drugiej strony, no, one wyglądają jakby były takie trochę cały czas zakurzone, więc no, takie są. Nic z tym już nie zrobimy. I tutaj w przypadku tej łazienki, o, te płytki lepiej wyglądają, bo one są długie. Mają inny kształt. Są prostokątne, ten wzór jest dużo ładniejszy. W sumie, szczerze powiedziawszy, teraz tak patrzę na nie i chyba one są jednak trochę inne niż w tej pralni. I tutaj, tak jak widzicie, z boku już też wjechały szafki, które wyglądają tak, i te szuflady tym razem w porównaniu do tych w łazience dziecięcej są już naprawdę fajne do wykorzystania, bo są długie. Długie i bardzo pojemne. U góry mamy taką szufladę, a te już obie są naprawdę super pojemne, czyli suszarka i inne większe rzeczy, które w łazience warto mieć pod ręką, spokojnie się tutaj zmieszczą. No i tak jeszcze na koniec powiem Wam, że ten moment, kiedy zainstalowali kuchnię, jest naprawdę wielkim wydarzeniem w naszym życiu. I ja teraz tak na dobrą sprawę czuję, że nasze życie zupełnie się zmienia. To jest nasz pierwszy dom. Naprawdę jest z tym miejscem wiele emocji już związanych i wiele oczekiwań na pewno. I ta kuchnia to jest ten moment, kiedy pojawiły się jakieś pierwsze meble, które będą determinować w ogóle przestrzeń akurat w salonie. Jak ją zagospodarować, jak elementy teraz dobrać do tego, żeby było zachować spójność tego pomieszczenia. Nadchodzi taki bardzo ekscytujący moment, na który szczerze powiedziawszy czekałam całe życie. Chyba większość kobiet tak ma, że moment, kiedy możemy dekorować swoje mieszkanie, dom, swój dom, to jest naprawdę coś wielkiego, to jest wielkie wydarzenie. I ja teraz też tak czuję. Także zostańcie ze mną jeszcze z tymi emocjami. Ach, ale fajnie. No dobrze, to ja już na tle tej naszej pięknej kuchni, tych balustrad, z których straszliwie się cieszę, bardzo mi się one podobają, żegnam się z Wami, dziękuję Wam za oglądanie, a pewnie kuchnię jeszcze nie raz będę pokazywać na moich filmach. Także do zobaczenia, pa, pa. Hej, Pani Kruk. Tak. Jak jest? Podoba się? Pani Kruk, tak. No jest przepięknie. Jest po prostu tak pięknie.